Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Ninjago Gra Wideo. I słuchajcie, długo tej gry nie było, ponieważ jeśli ktoś jest nie na bieżąco na moim kanale, to musicie wiedzieć, że zrobiłem przerwy od takich gier, które można pobrać, kupić i takie typu rzeczy. Po prostu teraz nagrywałem gry online. Takie, wiecie, Wojownicze Żółwie Ninja, jakieś tam LEGO Ninjago takie online. Ponieważ nie miałem monitora i nie mogłem właśnie sprawdzić, jak to wszystko się nagrywa. Ale teraz, słuchajcie, już mam monitor. I teraz już wszystko mogę sobie sprawdzić, jak to się wszystko nagrywa i takie typu rzeczy, nie? No, więc ja się bardzo cieszę. No i zaczynamy. Zaczynamy tutaj od tego pana. Tylko muszę sobie nieraz zerknąć na klawiaturę, co mam nacisnąć, bo... Akurat wykopywałem kryształy mocy. Takie totalnie bezwartościowe. Słowo. I doszedł u mnie taki straszny odgłos. Aha. To, żeby tam zejść i przynieść mi te totalnie bezwartościowe kryształy. Jasne. Totalnie bezwartościowe kryształy mogę ci przynieść. Nie ma problemu, panie. Dobra, tutaj mamy... Pierwszy kryształek, znaczy pierwsze kryształy. Okej. Co, przecież już je zebrałem tutaj. Chyba, że to z drugiej strony mi pokazuje. No dobra, mniejsza o to. No więc słuchajcie, jeśli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I bardzo was przepraszam znowu za mój głos, ale po prostu znowu tak jakby mam katar i też mam jakby taką... lekką flegmę w buzi, więc po prostu czasami mój głos będzie taki, wiecie, trochę taki, no wiecie, nie? Wiecie jak to jest, jak się ma flegmę w buzi. Oczywiście nie będę tutaj wam ten, nie? Nic pociągać czy coś w tym stylu, żeby to nie było takie XD, nie? Ani głupie. Dobra. Idziemy. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejny kryształek, znaczy był kolejny kryształek. Kolejny mamy tutaj. Okej. A i słuchajcie, jeśli słyszycie takie odgłosy z klawiatury, jak tam naciskam, to bardzo was przepraszam, ale właśnie korzystam z takiej głośnej klawiatury i właśnie możecie przypadkiem słyszeć te odgłosy. Więc bardzo was za nie przepraszam, jeśli będziecie słyszeć. A jeśli nie będziecie słyszeć, to na plus. Lecimy zanieść temu panu te kryształy. Jeśli nie w tą stronę, oczywiście. A wiecie co? Weźmiemy sobie Griffina Turnera, bo on jest bardzo szybki. I szybciej zakończymy ten odcinek. Znaczy, przed chwilą co ja już tutaj rozpocząłem, już chcę go zakończyć, nie? No ale dzisiaj jeszcze bym chciał dla was nagrać jeszcze jeden odcinek. Więc muszę się troszkę spieszyć. Ponieważ wiecie, za niedługo są święta i wiecie jak to będzie, jak to jest, nie? Chcę zakończyć tą grę przed świętami jeszcze, więc zobaczymy czy mi się uda. Znaczy no na pewno się uda. Musi się udać. Dobra. Dobra, nie wiem o co mu chodziło. Coś mówił nie na ten temat. Dobra, okej. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy wrota z Pinjitsu oraz dojo. Ja dojo wszystkie zrobiłem, więc bez problemu możemy sobie przejść tutaj. Okej. I co my tutaj takiego mamy? Wow, ale lochy. No dobra. Ciągniemy. Zain, pomóż tutaj koledze, okej. I spoko. Dobra. Mamy kloceczek. I kolejny klocek jest tutaj, tylko trzeba zniszczyć te tutaj kości, żeby można było coś zbudować. O, właśnie. I mamy klocek. Okej. To idziemy teraz na górę. Chociaż w sumie po co ja tu szłem? Nie wiem. Jak tu już nic nie ma. Dobra, mniejsza o to. To teraz idziemy sobie... tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj. O. Tutaj chciałem iść, właśnie. Dobra, hopla, hopla.
Tutaj jest jakiś czerwony, znaczy złoty klocek u góry, więc musimy sobie wziąć wężona, no na przykład pytol niech będzie. Co? Przecież ty umiesz. No właśnie. Dobra. Przesuń się, Zayn. No właśnie. Chociaż jestem pod ziemią, ale musisz się przesunąć, nie? To jest dziwne. Dobra. Okej. Zbuduj nam to. I spoko. Teraz Griffin Turner. I okej. Dobra, już jestem. Dobra, to gdzie w takim razie idziemy? Teraz idziemy sobie może tutaj. Musimy sobie wziąć jakiegoś pirata. Okej. I kogo my tu mamy? Mamy Lloyda klasycznego. Okej, fajnie. Czyli ZX. To są najlepsze stroje według mnie oczywiście. Dobra. Dobra, okej, słuchajcie, już jestem. Słuchajcie, z niewiadomych przyczyn gra mi się po prostu wyłączyła. I muszę wszystko zaczynać od nowa chyba, co czy nie? Nie, bo mamy Lloyda klasycznego. I tam zdobyliśmy jakieś klocki. I tutaj również od tego pana zrobiliśmy klocek. Więc okej, cofać się nie muszę. Znaczy, i tak muszę tam iść, żeby wiecie, pozbierać, nie? Te klocki nasze. Dobra, weźmiemy sobie mistrza Chena, bo on ma tutaj wszystkie moce naszych ninja. I sobie jeszcze przełączymy na Griffina Turnera. I przez cały odcinek, słuchajcie, będziemy grać z Griffin Turnerem, okej? Okay? Albo z Kruxem po prostu. Ponieważ, no, tak jak już mówiłem, chcę zakończyć tą grę przed świętami, więc... Wiecie, muszę się tutaj spieszyć, nie? Dobra, okej, okay, idziemy na górę. I tak, tutaj u góry mamy złoty klocek. Okej, okay, przyszedłeś, tak? No dobrze, fajnie. Dobra, tutaj by ktoś nam się przydał z czterema rękami. Na przykład Garmadon Dżungla. Okej. Dobra, hopla, hopla i okej. Dobra, ale możesz już to puścić, wiesz, Garmadon. Już puść to. Zamienimy cię na mistrza Chena. O, i idziemy. Czekajcie, bo tutaj jeszcze jest jeden złoty klocek. Ale... Ale. Aha, on jest gdzieś u góry. No dobra, okej. No nie, no czemu to się odmroziło? Ej, nieładnie. Wodospad, proszę mi się tutaj nie odmrażać, co? Znaczy, wodospad. Woda. Dobra, idziemy. Czyli ten klocek jest po tej stronie, tak? Czy nie? No, tak. Dobra. To pójdziemy sobie po niego. O, super. I... No, na ścianę! Okej, dobra, spoko. Hopla. Dobra. I teraz tak. U góry mamy coś do zbudowania. Okej, to zaraz tam pójdziemy. Czy po tej stronie coś mamy? Nie, nic nie mamy. Tutaj mamy drabinkę. Ciekawe, ile jeszcze będę tu siedzieć. No, wiesz pani, będziesz długo tak siedziała, ponieważ ja chyba będę zbierać od postaci najpierw i od złotych klocków, a potem będę się zajmować tymi znaleźliskami, żeby coś znaleźć, czy coś w tym stylu. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra, mamy Senseja Yanga. Okej. Okay. I gdzie teraz? Tutaj coś jest? Ale mi się nie udała wycieczka. Dobra, to teraz musimy znowu wziąć mistrza Chena i to zamrozić. Okej, okay, pięknie. Hopla. I hopla, i hopla, hopla.
Okej. I teraz spacja. I teraz tutaj, i tutaj, i tutaj. I tutaj mamy złoty klocek. Proszę bardzo. Na początku, jak słuchajcie, byłem, jak pierwszy raz przychodziłem tam grę na 100%, to nie wiedziałem, jak ten złoty klocek zdobyć, wiecie? A tam wystarczyło tylko się obrócić, wiecie, złapać linę i tyle. Nie wiem, czy byle gąk dorówna mi barwą. Gąk! Dobra, okej. Okay. Walisz w gąk? O, pięknie. Monetki, ale super. Weź walnij jeszcze raz. A ja mogę? Nie mogę. Ej, co się nagle stało? No nie. Dobra, okej. Dobra, teraz idziemy sobie tutaj. I czy tutaj coś mamy? Nie. Dobra. A wiecie co? Żeby tutaj się już nie wracać, to porozmawiamy sobie z tą panią i zobaczymy, co ona chce. Hej! Przewodnik nam mówił, żeby nie podchodzić zbytnio do krawędzi, ale no, nie posłuchałam go. Możesz mi pomóc? Jasne. To w takim razie muszę cię gdzieś zaprowadzić, tak? No dobra, okej. Okay. To najpierw musimy się tutaj z nimi uporać. Pięknie. Okej, okay, ale pani, możesz nie skakać, tylko iść? O, dziękuję. O, jaka zwinna, zobaczcie. Kurde, jak ninja. Okej. Dobra. Czekaj pani, widzisz? Ja też mam sprinta, o. Dobra, i gdzie teraz? Tutaj, dobra, okej. Dobra, pokonani. Jeszcze dalej? Dzięki! Następny urlop spędzę w Ninjago City. Tam się nigdy nie dzieje nic złego, prawda? No wiesz, nie licząc z Garmadona, to tak, to nie. To się nic nie dzieje złego. Ale w sumie teraz Garmadon stał się dobry, więc... Znaczy, może stał się dobry, więc możesz tam sobie zobaczyć, co tam słychać w tym Ninjago City. Dobra, a my sobie zbudujemy mościk, żeby się dostać po czerwony klocek. Hopla. Ło! Okej. Okay. I otwieramy. I mamy czerwony klocek. Mistrzostwo żywiołów. O, to jest bardzo fajne i przydatne, ponieważ na przykład będziemy mogli sobie grać mistrza Wu i on będzie miał wszystkie moce, zobaczcie. Widzicie? Ma wszystkie moce. Ma Kaja. Czekajcie. Jeszcze to trzeba włączyć, nie? Kurczaki. Dobra, okej. No, widzicie? Zobaczcie. Ma wszystkie moce. Więc jest na plus. I teraz możemy sobie grać również mistrzem Wu. Ponieważ mistrz Wu jest moim ulubionym, ale on nie jest szybki. I szkoda wielka, że on nie jest szybki. Ale oczywiście możemy sobie zedytować postać w Ninjago City chyba. Bo tam jest taki kreator postaci, nie? I możemy sobie tam, wiecie, zmienić postać i takie typu rzeczy. Dobra, idziemy teraz tutaj. Tam już nic nie ma, nie? Żebym nie musiał się cofać przypadkiem. Dobra. Ło! Doskoczyłem. Okej, pięknie. Tam mamy złoty klocek, ale tam to ja nie wiem, jak tam przejść. Aha, pewnie po drugiej stronie on jest, tak? No dobra. Okej, okay, u góry mamy jakąś postać, to sobie po nią pójdziemy. I kogo my tu mamy? Fang Suwei. Czy Fang Suwei? Nie no, w sumie to samo, okej. Okay. To samo powiedziałem. Dobra.
Okej. A teraz idziemy sobie... Może po linii sobie zjedziemy? Okej. I co teraz? Nie, bo ja się tutaj cofam, nie? Czy nie? Tak, ja tutaj przyszłem, dobra, okej. Znaczy, ja stąd przyszłem. Tak chciałem to powiedzieć. Dobra, okej, mistrzu, proszę mi tutaj to zamrozić, ten wodospad. O, super. Dziękuję. O, zobaczcie, tam rybka jest w ogóle. Tam jest jakaś pani, co potrzebuje pomocy. A tam mamy postać. No dobra. To sobie jeszcze to zamrozimy. I zaraz skoczymy po postać. Tylko się znowu mistrzu by mi się przydał. Mistrzu, chodź tutaj. Jesteś? To super. Weź mi tutaj to zakręć i będzie spoko. Dobra, mamy postać i kogo my tu mamy? Snape'a, czy Snape? Nie no, Snape to nie, nie? Chyba Snape'a. Nie, nie wiem, nie umiem angielskiego, słuchajcie. Nie umiem angielskiego, tragedia. Dobra, to teraz możemy sobie iść pomóc tej pani. Tylko żebym nie musiał czegoś szukać. O, wygląda trochę jak Misako z serialu Lego Ninjago Mistrzowie Spindzicu. Wiesz, istnieją historie o ukrytej w tej grocie pradawnej wężowej broni. Pomóż mi ją znaleźć i poczujmy chwałę. Ach, no dobra. Albo nie, w sumie wiesz co? Trzeba było spakować kanapkę. Wiesz co, ja tu zaraz ci pomogę, tylko że najpierw chciałabym tutaj, wiesz, wszystko zwiedzić i zobaczyć, co tutaj się kryje. Bo tutaj mamy złoty klocek, o, fajnie, pięknie. I jeszcze mamy kolorowy, aha, srebrny, no dobra, okej, też może tak być. Chociaż wolałbym fioletowy, wiadomo. Dobra, chyba teraz mogę pomóc tej pani. Te są prawdziwe? Wiesz, dobra, ale to sobie już przewiniemy, bo już wiemy, co tutaj musimy robić. Dobra, musimy się jakoś przedostać tam. Czy ty doskoczysz? Nie, nie doskoczyłeś. A szkoda. No dobra, okej. Idziemy tutaj. Mamy pierwszy jakby sztylet, czy co to jest? Nie wiem. Jakaś broń? Okej, tutaj mamy na dole coś. I jeszcze tam coś jest, tak? No dobra. To zaraz tam pójdziemy. Znaczy, pobiegniemy. Mamy kolejny. I ostatni jest tutaj, tak? Tak jakby. Dobrze. I mamy. No, dalej. Windujcie mnie. Tak jak Garmadon powiedział. Windujcie mnie. W ogóle co to jest za słowo? Windujcie mnie. W ogóle jest takie słowo? Nic nie oddam, więc zadowól się tym. Okej, spoko. Dzięki. Zadowolę się tym. Może być. Chociaż w sumie wolałbym też tam
pradawną broń, tak? Ona to powiedziała, pradawną broń? Bo ja, słuchajcie, mam słabą pamięć, słabiutką pamięć mam. Nie znam angielskiego, mam słabą pamięć. Co ze mnie za youtuber, nie? No właśnie, tragedia. Czekajcie, bo tam jest złoty klocek, nie? Tak jakby, tylko że nie wiem jak się tam dostać na razie. Ale zaraz coś wykombinujemy. Dobra, okej. Tutaj mamy złoty złoty klocek. Tylko żeby mi się przydał jakiś duch. I na przykład Moro niech będzie. Po czemu by nie? Doskoczysz? Doskoczyłeś, super. A możesz mi to, wiesz, to tak ten, czy nie możesz? Ej, no przecież tutaj duch się przyda. No właśnie. Bansha, nie mogła się już tam teleportować? Tutaj jest kolejny złoty klocek. Ło! Nie tak chciałem to zrobić. Ale czekajcie. Aha, to tam trzeba będzie iść. Bo w takim razie wszystko jasne. Porządne narzędzie. Co potrzebujesz, obywatelu? Wielkie wiertło potrzebujesz, no dobrze. Ale wiertło fajne, wow. Sobie tutaj poskaczemy. I tutaj gdzieś mieliśmy klocek, on jest u góry, tak? Aha, i tam jeszcze jest jakaś postać? I kogo my tu mamy? Ronina, czy Ronana. Nie no, w sumie pisze się Ronin, a się czyta jako Ronan. Chociaż w sumie Lego Ninjago Mistrzowie z Pinjitsu, oni mówią tam na niego i Ronin, i Ronan, więc... Co to było? Czemu ja tak spadam? Nie mam pojęcia. Mogą być też srebrne, znaczy złote, złote. O, nie są srebrne, tylko złote to były. Dobra, okej. Teraz... Aż strasznie spoglądać. Co ty potrzebujesz? Starożytny totem, no dobra, okej. Zdołasz odtworzyć jej splendor? Splendor? Ha! Spektakularne, dziękuję. A proszę cię bardzo. I teraz może polecimy sobie po postać, która jest tutaj. O. Bansha, no co ty robisz? Ło! Ej, ale czemu? No, teraz to jakoś mi skoczył ładnie, a przy tym mi skoczył, jakby była taka niewidzialna ściana. Lasza. Okej, mamy laszę i super. No nie, nie tak. Nie tak chciałem to zrobić. I gdzie teraz? Gdzie teraz? Chyba tam, co? Pójdziemy sobie. Tutaj na przykład, o. Aha, dobra. Tam musimy coś zrobić. Dobra. Hopla,
Ople. I mamy. I teraz idziemy sobie tutaj. Tutaj mamy znowu jakąś postać, fajnie. I to już jest ostatnia, nie? Postać, tak, ostatnia postać. Znaczy w tej lokacji, nie? Dobra, okej. I kogo my tu mamy? O, już jest 14 godzina. Oj, się trzeba to zmontować. Lizaru. To teraz co? Idziemy na dół, czy... No chyba tak, nie? To teraz jeszcze po te tutaj złote klocki musimy jakoś się dostać. Tylko jeszcze nie wiem jak, ale zaraz coś wykombinujemy. Nie lubię tych animacji, słuchajcie. Bo one są za długie, moim zdaniem. Ej, zaraz moment. Jak ja mam te złote klocki zdobyć? Bo ja nie wiem. Aha, dobra, już wiem. Już wiem. Widzę wszystko. Wszystko ogarniam i wszystko widzę, dobra. Tylko, że... Aha. No tak. Może widzę, ale nie ogarniam. Takie życie. Dobra, zaczep się. No czemu się nie zaczepiłeś o tą linę? Griffin, proszę cię. Zaczep się. O, super, pięknie. I teraz... Oho, coś ja tutaj słyszę. O, właśnie, mój słuch mnie nie mylił. I co, za was dostanę złoty klocek? Nie, oczywiście, że to by było za proste. I co my tam mamy? Aha. Kamera. Proszę mi się tutaj obrócić ładnie. Super. Dobra, mistrzu, przypal nam to, czy... A co ja mam z tym zrobić? Aha, Garmadon, dobra, okej. Już, bierzemy Garmadona i walimy. Kolejny złoty klocek jest gdzieś tutaj. Aha, tak sobie po prostu leży. Każdy by mógł sobie go wziąć. Co tam? Ale nikt nie chciał, słuchajcie. Nikt nie chciał go wziąć. Zostawili go dla mnie. I super. A to dziwna sprawa. Ona się w ogóle nie... pod wodą. Znaczy ona... nie ginie od wody. No jakieś dziwne są te duchy, bo w Ninjago pamiętam, że jak dotknęli wody, to ginęli, nie? A tutaj mogą sobie dotykać. No ale w sumie okej, to jest gra, więc w grze wszystko jest możliwe. Griffina sobie weźmiemy, ja się sobie zrobimy te wyścigi i będzie wszystko zrobione. To pierwszy wyścig jest tutaj, tak? Aha. Dobrze. Garmadon, musisz się przemienić na mistrza Wu. Okej, szybko na górę, bo czasu nie ma. I znowu mistrzu by mi się przydał. Mistrzu, gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra, spoko. Ale szybciej, bo nie zdążę.
Jakoś się udało, na szczęście. No, dalej, dalej. Jeszcze trzy klocki, nie? Zostały. Tak, jeszcze trzy klocki, znaczy, nie, czekajcie, dwa klocki. No właśnie, co ja gadam, jakie trzy klocki, dwa klocki. I będzie wszystko. Dobra, tutaj mamy kolejny wyścig. Dobra, pięknie. I mamy. Nawet w ładnym czasie się wyrobiliśmy. Super. I jeszcze jeden wyścig gdzieś jest, tak? Pytanie gdzie? Ło! Ja nie mogę, co tu się nagle stało? Dobra, mniejsza. Mistrzu, musisz za mną nadążać, bo zaraz mi się tutaj przydasz. No właśnie, mamy wodospad. Mistrzu, proszę mi zamrozić ten wodospad. No, zamrażaj się, chociaż w sumie tutaj i tak czas stoi w miejscu, jak są te animacje, więc to na plus. Bo jakby nie są w miejscu, to oj, ciężko by było. Dobra. No i się udało. I z tej lokacji już mamy wszystko, tak? No, złoty klocek, okej. I mamy wszystko. No tak, 7 postaci, 24 klocki, 1 złoty klocek, no i spoko. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Nie wiem, czy kolejny odcinek się dzisiaj pojawi, czy nie. Zobaczymy, bo ja się dzisiaj mam spotkanie z taką jedną osobą, więc zobaczymy, czy mi się dzisiaj udaje się nagrać jeden odcinek. Znaczy, nagrać to mi się uda, ale czy uda mi się go zmontować, to się wszystko okaże, nie? Więc trzymajcie się, no i do usłyszenia. Cześć!